Zachowaj zwycięską postawę. Kiedy patrzysz na osobę smutną i zgnębioną, tracisz w nią wiarę, ponieważ zauważasz, że jest osłabiona i gotowa na porażkę. Nie pozwól, aby ktoś kiedykolwiek myślał tak o tobie. Chodź z podniesioną głową, bądź ufny i uśmiechnięty, a wszyscy uwierzą w ciebie. Niech z twojego ciała promieniuje siła i entuzjazm. Umacniaj siłę ducha, aby stawiać opór wszystkim niepowodzeniom i burzom, jakie napotykasz na swojej drodze. Nie łudź się. Cała droga w kierunku dobra jest pełna przeszkód i trudności. Jednak idź dalej. Nie zwracaj uwagi na kamienie rozrzucone z powodu zazdrości, zawiści czy intryg. Maszeruj z podniesioną głową, pewnie, a zwyciężysz wszystkie przeszkody na swojej drodze. Jeśli będziesz ranny, pamiętaj, że rany to światła, które zapewnią ci zwycięstwo. Nie rozwódź się bez przerwy nad trudnościami i bólami, bo to wpływa szkodliwie na twoje zdrowie i powoduje choroby. Nie dostarczaj swemu ciału szkodliwego pokarmu, jakim są negatywne myśli. Zawsze mów tylko o zdrowiu i bogactwie, o postępie i zwycięstwie. Mów: siła boska mieszka we mnie. Pozytywne myśli rodzą owoce radości i coraz bardziej powiększają twoje szczęście. Ludzkie słowo jest odpowiedzialne za stan zdrowia fizycznego. Odsuń od siebie wszystkie smutne wspomnienia. Sądzisz, że przeżywając ciągle popełnione już błędy, pokonasz zło, które cię dotknęło? Nie. Gdy będziesz ciągle powracać do smutnych wspomnień, będziesz tylko cierpieć i nic z tego ci nie przyjdzie. Przywołuj tylko przyjemne wspomnienia, wesołe momenty, sympatyczne wydarzenia z przeszłości. Zapal światło, a znikną ciemności. Nie daj się pokonać w żadnej sytuacji. Porażka zależy tylko od nas samych, podobnie jak zwycięstwo. Najgorszą porażką jest ta, która cię zniechęca. Stracić niekoniecznie oznacza ponieść porażkę, ale zniechęcenie niszczy życie. Idź odważnie naprzód, ponieważ zwycięstwo uśmiecha się tylko do tych, którzy nie zatrzymują się w połowie drogi. Bądź w życiu aktywny, nie stój z założonymi rękoma. Nie piękne poglądy są ważne, ale praktyczne działania. Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie. Życie jest walką. Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać. Idź i odwiedź ich w domach. Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenną myśl.